Przy zamówieniu na oficjalnej stronie producenta wpisz kod rabatowy MAXIEKU TUTORIALS. Uzyskasz 5% rabat oraz przyczynisz się do rozwoju kanału. Witam. W tym filmie zajmiemy się programowaniem kluczy w Nissanie Primera model P12. Oczywiście przed przystąpieniem do procedury musimy zaopatrzyć się w klucz, który był już zakodowany w pojeździe, lub nowy klucz, albo taki, w którym wymieniliśmy transponder na czysty. W celu wymiany transpondera w używanym kluczyku z innego pojazdu przechodzimy przez prostą procedurę, a mianowicie otwieramy pilot, jak widać na załączonym filmiku, oraz lokalizujemy transponder. Jest on umieszczony w specjalnej kieszonce, którą delikatnie podważamy od zewnętrznej strony, a następnie wydobujemy z klucza. Tam właśnie zobaczymy nasz transponder, z którego możemy spisać numery, po czym dobrać odpowiednik na aukcjach internetowych. Po włożeniu nowego czystego transpondera możemy złożyć nasz klucz, przechodząc przez odwrotną procedurę niż poprzednio. Tak przygotowany klucz jest gotowy do zakodowania w naszym samochodzie, dlatego przechodzimy do programu MAXIEKU oraz łączymy się ze sterownikiem Immobilizera. Po połączeniu przechodzimy do zakładki adaptacje. Tutaj pierwszą czynnością będzie uzyskanie kodu PIN, a więc musimy skorzystać z ostatniej funkcji o nazwie odczyt PIN-u. Zapoznajemy się z opisem procedury, po czym lokalizujemy nasz moduł komfortu w celu spisania z niego odpowiednich danych. W tym modelu jest on ukryty pod kierownicą po prawej stronie. Zdejmujemy więc odsłonę pod kierownicą, która trzyma się tylko na dwóch śrubach, a następnie kierujemy nasz wzrok na prawą stronę w celu zlokalizowania naszego modułu. Tutaj możemy odkręcić cały stelaż trzymający moduł lub delikatnym ruchem w stronę grodzi silnika wyszarpnąć moduł z prowadnicy. Gdy już moduł będzie luzem, należy odwrócić go tak, abyśmy ujrzeli etykiety z danymi. Teraz zgodnie z opisem procedury przepisujemy wszystkie dane ze sterownika do naszego programu, oczywiście zachowując przy tym schemat ze zdjęcia, które jest w opisie procedury. Po uzupełnieniu danych klikamy na przycisk odczyt. Pojawi się wtedy numer PIN, który kopiujemy bądź zapisujemy na kartce. Teraz przechodzimy do samej procedury kodowania kluczy. W tym celu klikamy na opcję o nazwie Programowanie kluczy. Oczywiście pierwszy klucz mamy w stacyjce, przy czym jesteśmy w trybie zapłonu z wyłączonym silnikiem. Zapoznajemy się z procedurą i po spełnieniu warunków wklejamy wcześniej pozyskany PIN i klikamy na przycisk Start. Teraz procedura przeprowadzi nas przez prosty proces, a my musimy jedynie stosować się do wyświetlanych komunikatów, a więc po krótkiej chwili wyłączamy zapłon zgodnie z informacją i klikamy na przycisk OK. Teraz, zgodnie z komunikatem, możemy dostosować kolejny klucz. Ja docelowo będę kodował dwa klucze, więc przechodzę dalej oraz zgodnie z informacją wyciągam pierwszy klucz ze stacyjki i wkładam kolejny. Następnie klikam OK i uruchamiam zapłon. Zgodnie z komunikatem teraz wyłączam zapłon. Jak widać, procedura przeszła pomyślnie. Od tego momentu obydwa klucze są w stanie odpalić samochód. Natomiast trzeba dodatkowo zakodować otwieranie drzwi pojazdu poprzez piloty w kluczykach. W tym celu przechodzimy do kolejnej opcji i ponownie zapoznajemy się z procedurą. Po spełnieniu wypisanych warunków klikamy na przycisk Wykonaj. Teraz powinniśmy chwilę poczekać aż do komunikatu o pozytywnym wykonaniu funkcji.
Dodatkowym potwierdzeniem będzie dla nas podwójne mignięcie kierunkowskazów, co mówi nam o tym, że pojazd wchodzi w tryb programowania, więc zgodnie z opisem procedury możemy się rozłączyć ze sterownikiem i teraz mamy około 120 sekund na zaprogramowanie naszych pilotów. Robimy to poprzez trzymanie przycisku otwierania pojazdu, przy czym jednocześnie trzykrotnie klikamy na przycisk zamykania. Powtarzamy tę procedurę dla wszystkich pilotów. Każde pozytywne programowanie będzie potwierdzone mignięciem kierunkowskazów. Od tego momentu wszystkie klucze w pełni obsługują nasz pojazd, a mianowicie są w stanie go odpalić oraz obsłużyć zamek centralny. Jeżeli interesują Cię podobne kodowania, oczywiście zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.